Bardzo często spotykamy się, proszę Państwa, z czymś takim jak ignorowanie przepisów z zakresu BHP, bo wszyscy, duże budowy co innego, małe budowy co innego, i te bardziej większe budowy są na tak, małe budowy częściej są na nie. Ja pokażę kilka, proszę Państwa, statystyk z tego naszego doświadczenia inspektorów pracy, jakie my wykonujemy, czy jakie my sprawdzamy, bo na tych małych budowach to częściej widać inspektora pracy, proszę Państwa, niż kierownika budowy. Bo są takie budowy, że kierownik budowy jest bardziej takim wirtualnym, że tak powiem, kierownikiem, jest, bo ma być, proszę Państwa. Ale żeby tak nie było, to musimy zdać sobie świadomość, że te zagadnienia pracy na budowie to nie tylko inspektorzy, nie tylko pracownicy, ale to jest bezpieczeństwo. Między innymi po to ja zawsze, jak przychodzę na budowę, to mówię, po to jestem, żebyście cali i zdrowi wrócili do domu. Bo proszę Państwa, tragedią jest, jeżeli musimy kogoś z tej budowy, powiem brutalnie, w worku transportować gdzieś tam, gdzie być nie powinien. Proszę Państwa, praca na wysokości, to co mówili moi poprzednicy, jako praca szczególnie niebezpieczna, i musimy tutaj sobie, proszę Państwa, już na ten temat coś powiedzieć, żebyśmy zwrócili uwagę o pracy na wysokości, żebyśmy nie mylili pojęć, bo praca na wysokości, czyli mamy ten paragraf 105 rozporządzenia, i wtedy musimy sobie, proszę Państwa, powiedzieć, czyli to, co jest powyżej metra, ale musimy, jak czytamy przepisy, to czytajmy przepisy ze zrozumieniem, bo ja zawsze w czasie kontroli mówię, że czytanie ze zrozumieniem, klasa trzecia szkoły podstawowej, nie kiedy zaspokoimy swoje chciejstwo, że doczytaliśmy do tego momentu, aha, już wiem, że to jest i na tym kończę. Nie, proszę Państwa, przeczytajmy to, co jest po przecinku, bądź lub, gdyż i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że w paragrafie czy w ustępie drugim tegoż rozporządzenia jest powiedziane, kiedy tej pracy na wysokości nie ma, czyli niezależnie od tego, na jakiej wysokości jest ta praca, ale jeżeli są odpowiednie, proszę Państwa, zabezpieczenia i ochrony, to nie jest to traktowane jako praca na wysokości. Roboty na wysokości również jako prace szczególnie niebezpieczne, i mamy to w rozporządzeniu w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, i w paragrafach 133, 142 możemy się z tymi zagadnieniami zapoznać. Ja nie będę Państwu, proszę Państwa, czytał tych paragrafów, bo to nie ma sensu. Jesteście w takiej branży i wiecie, o co tutaj, proszę Państwa, chodzi, ale zwróćcie Państwo uwagę na jedno, na co i my zwracamy uwagę, że jeżeli mówimy o zabezpieczeniach, to w pierwszej kolejności mamy zabezpieczenia zbiorowe. Jeżeli nie możemy, proszę Państwa, zabezpieczyć zbiorowo, wówczas mówimy o ochronach indywidualnych. I nie zapominajmy o tym, bo często słyszymy, no kupiłem parę metrów liny, to czego się nie zabezpieczyli? Proszę Państwa, sama lina to nie jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Same szelki to nie są zabezpieczenie. Mówimy o urządzeniach chroniących przed upadkiem z wysokości. Czyli rozumiemy to, proszę Państwa, zupełnie troszeczkę szerzej niż tylko kilka metrów, proszę Państwa, liny. Roboty na wysokości. Tutaj pokazałem Państwu dwa paragrafy, między innymi dlatego, żeby powiedzieć coś na temat zabezpieczeń zgodnie z paragrafem 15 ustęp 2, gdzie mówimy o pewnych zabezpieczeniach w postaci czegoś takiego jak balustrady ochronne,
poręcze, jak również bortnice. No jesteście Państwo fachowcami, znacie to, ale kwestia przypomnienia, z czym my jako inspektorzy mamy do czynienia na terenie budów czy podczas kontroli, no zabezpieczeniami przed upadkiem z wysokości jest taśma kolorowa i to jest na wielu budowach traktowane jako zabezpieczenie, proszę Państwa, stanowiska na wysokości. No niestety, proszę Państwa, tak nie jest. To, co mówił mój kolega, że najwięcej, proszę Państwa, nieprawidłowości to jest przygotowanie do pracy. I tutaj zgodnie, proszę Państwa, z naszą strategią trzyletnią w budownictwie przyjęliśmy pewne założenia do realizacji tych kontroli. Mówimy na temat szkolenia osób kierujących pracownikami, instruktażu stanowiskowym na budowie. Proszę Państwa, tu jest wyraźnie instruktaż stanowiskowy na budowie, a nie jakieś karteczki odnośnie instruktażu stanowiskowego przechowywane nie wiadomo gdzie i nie wiadomo, czy one były w ogóle kiedykolwiek, powiem z dużym cudzysłowiem, wykonane. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku, proszę Państwa, mamy bardzo mocną plagę, nie wiem, czym to jest spowodowane, na budowach, przynajmniej w moim przypadku stwierdziłem, bardzo wiele osób są sfałszowane, proszę Państwa, dokumenty. To, co można sfałszować odnośnie przygotowania pracownika, to jest sfałszowane. Uprawnienia odnośnie urządzeń, czy obsługi urządzeń do robót ziemnych, drogowych, orzeczenia lekarskie, proszę Państwa, no plaga w tym roku mam, no rok się zaczął, ja mam 7 wniosków, doniesień do prokuratury odnośnie posłużenia się sfałszowanym orzeczeniem lekarskim. Są budowy, że 100% orzeczeń lekarskich łącznie, proszę Państwa, z operatorami Żurawia, to wszystko są fałszywki. Także na to zwracamy uwagę, no i myślę, że Państwo też będziecie na wiele rzeczy zwracać, bo oświadczenie dał mi, że jest wszystko u niego ok. Ja mówię tak brutalnie, oświadczyć to się Pan może żonie czy dziewczynie i tyle. No, ja potrzebuję konkretne fakty, konkretne dokumenty potwierdzające, że dana osoba jest przygotowana do pracy. Środki ochrony indywidualnej, uprawnienia, maszyny budowlane, dozór, czyli UTB, wszystkie i odnośnie czegoś takiego jak obsługi i urządzeń, instalacji wszelkiego typu. Proszę Państwa, przygotowanie, organizacja budowy. Często zapominamy o tych dwóch paragrafach. To jest paragraf 1.4 i paragraf 2. Rozporządzenia odnośnie wykonywania robót budowlanych. Ja te dwa paragrafy tutaj zapisałem po co? No po to, żebyśmy sobie uświadomili, że instrukcja tak zwana IBWR-ka, która powinna być na terenie budowy, to jest nie tylko po to, żeby ona była, bo inspektor tak sobie życzy. Ja zawsze mówię, że to nie jest koncert życzeń i to, co jest, to powinno być, proszę Państwa. W tym paragrafie 1.4 jest bardzo ładnie zapisane, po co to się robi. To sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych. I proszę Państwa, w paragrafie drugim jest zapis, że z tą instrukcją powinni przed rozpoczęciem prac zostać zapoznani pracownicy i wówczas dobór zabezpieczeń, czy dobór wszelkich, powiedzmy sobie, zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, wszelkich zabezpieczeń dojść do stanowiska pracy, bo my, proszę Państwa, przy tego typu pracach bardzo często myślimy, że praca na wysokości to tylko ta praca na wysokości. No proszę Państwa, a jak on się tam dostaje na tą wysokość? O tym też musimy pamiętać i w tej instrukcji, w IBWR-ce również to powinno, proszę Państwa, się znaleźć. Sposoby
między innymi jednym z wielu, ja tu tylko dam takie przykłady, to są balustrady. Tutaj opisałem o poręczach ochronnych, czyli tutaj jest rozwinięty ten paragraf 15 ustęp 2, że ma być ta deska krawężnikowa, czyli tak zwana bortnica i tak dalej, pomiędzy jedną a drugą, co ma być i tak dalej. Te przepisy, proszę Państwa, te przepisy znacie. Możemy sobie powiedzieć coś o balustradach, jest to norma, tymczasowe systemy zabezpieczeń, ale to będą również mówić moi następcy. Ja tylko chciałem Państwu pokazać pewne elementy, na które zwracamy uwagę, ale na które Państwo też powinniście zwracać uwagę. I to, co tutaj pokazuję, to jest nasze doświadczenie, gdzie widzimy to, co powinno być, a to, co jest. Bo to, co powinno być, to wszyscy wiemy, a to, co jest na terenie budów, no to pokażę kilka, proszę Państwa, takich zdjęć, gdzie no, to, co się na tych zdjęciach pokazuje, to być nie powinno, bo wszyscy są zdziwieni. No jak? No, praca na płaskim dachu i ludzie mają być zabezpieczeni? No przecież to jest płaski dach, oni nie spadną, nie przychodzą przy krawędziach. Wymyślacie coś, bo nie macie co robić tego typu rzeczy. Nie, proszę Państwa, przygotowanie do pracy balustrady, widzimy, jest polska norma. Tutaj takie przykłady zastosowań tych krawędzi, czyli mamy A, B, C, widzimy jak to się układa. Ktoś powie, no znowu wymyślanie A, B, C, nie mają co robić. Nie, proszę Państwa, na dalszym slajdzie pokazuję, co ta klasa A, klasa B, klasa C pokazuje, czy co oznacza, czy jak jest potrzebna do danej grupy zabezpieczeń. Jeżeli będziemy widzieli, że mamy system odporny na statyczne, dynamiczne obciążenia, no to widzimy, że mamy B. W zależności od tego, co, proszę Państwa, wykonujemy, jakie prace wykonujemy, to będziemy dane te balustrady, czy dane elementy balustrad sobie zamontować. Proszę Państwa, tutaj kilka przykładów, przykłady zastosowań. System kotwiony do podłoża, systemy z przeciwwagą i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, jakie prace będziecie wykonywać, to takie zabezpieczenia będziecie Państwo stosowali, bo nie wszystkie naraz i nie wszystkie, bo pokazać, że coś mamy, proszę Państwa, to nie chodzi, że mamy, że jest super, że jest ładnie, jest wszystko nowe, tylko proszę Państwa, ja wymagam podczas kontroli, żeby te ładne i piękne elementy zabezpieczające były stosowane, bo to, że się ma, to nie znaczy, że się stosuje. Czyli to przygotowanie, proszę Państwa, do pracy, no musi, proszę Państwa, musi być stosowane, bo my bardzo często pokazujemy. To jest, proszę Państwa, moja kontrola z tego miesiąca. Jeden budynek, czy hala magazynowa na strefie ekonomicznej pod Zgorzelcem. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda pracownik, gdzie ma zabezpieczenie, czyli to przygotowanie do pracy, o którym żeśmy mówili, no jest żadne. Później, co się okazuje, ci panowie, którzy tutaj, to jest jeden pan, zaraz Państwu pokażę drugiego, mają sfałszowane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku. Zwróćcie Państwo uwagę, przygotowanie, odzież, obuwie robocze, zabezpieczenie, hełm czy kask, jak to inni nazywają na budowach. No wszystko mają, wszystko gdzie to Państwo macie? W budzie. No w budzie to zazwyczaj, ja mówię, jest pies. Wy macie mieć to na stanowisku, macie być zabezpieczeni przed tym zagrożeniem, które, proszę Państwa, powinno być opisane w IBWR-ce i to ma być przestrzegane.
To, co ma być, proszę Państwa, a to, co jest, to są dwie różne rzeczy. I następna, proszę Państwa, następny przykład, jakieś dwa lata temu czy rok temu w Zgorzelcu też tłumaczą sobie panowie, jak mają pewne rzeczy robić. Dach płaski. Co wy wymyślacie, jakie zabezpieczenie na płaskim dachu? Pracują przy krawędzi, nikt nie był, proszę Państwa, zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. Okazuje się, wszystkie systemy mają, proszę Państwa, liny bezpieczeństwa, siatki, jest wszystko, tylko gdzie macie siatki? No, w budzie. A gdzie są liny? No lina jest rozpięta, a gdzie macie możliwość pięcia do tej liny? No akurat nie mamy jak się wpiąć, nie mamy jak, bo nie wzięliśmy tych elementów zabezpieczających. To proszę Państwa, jest to przygotowanie do pracy? Zgodnie z przepisami, czy nie ma? Czy tylko przepis jest przepisem, a życie idzie swoją drogą? Proszę Państwa, tu pokazana ta sama ekipa. Prace dekarskie pokazuje to w ten sposób, żeby uświadomić, że nie tylko dachy płaskie mają być zabezpieczone, co niektórzy mówią, bo tam nie ma niebezpieczeństwa. Jak widzicie Państwo na tych zdjęciach, niebezpieczeństwa te są. Proszę zwrócić uwagę tutaj, to co wspomniał mój poprzednik, czy dwóch poprzedników, koordynuje taki temat małe budowy i przykłady nieprawidłowości na tych budowach. Widzimy prace dekarskie, proszę Państwa, pracownika, no, który nie został w jeden element wyposażony, w skrzydła chyba, bo już wszystko inne by było. Drabina, ta dekarska, to jest do wszystkiego. Ja nie pokazuję tutaj, jak ona wygląda, jakie ma zabezpieczenia energetyczne, bo byście Państwo mogli szoku doznać, ale pracownik jest totalnie nieprzygotowany do pracy na wysokości. No tu moglibyśmy jedną z tych balustrad zastosować, która jest, ewentualnie inne elementy, ale no to już jest opis w tej instrukcji, o której mówiłem. Proszę Państwa, inny dach z tej samej akcji. Zwróćcie Państwo uwagę, jak chodzą pracownicy. No tak, jak wstali, jak przyszli, tak są przygotowani do pracy. Zabezpieczenie. Panie inspektorze, ale nic się nikomu nie stało. No jeszcze się nie stało, proszę Państwa, ale może się stać. Tu pokażę kilka przykładów i kilka statystyk odnośnie tego stania się, że coś się jednak, proszę Państwa, stało. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj, jakie jest przygotowanie, jakie pomosty robocze, czyli zwykła decha, wsparta na części jakiegoś tam stropu i wsparta o, powiedzmy sobie, rusztowanie, bo to nie jest rusztowanie, tylko to są jakieś ramki i dwóch panów, którzy zamierzają wykonywać pracę dekarskie. Proszę Państwa, nieprawidłowość dotycząca wypadku. Miał wyciąć otwór na świetlik, no wyciął w taki sposób, proszę Państwa, że spadł i zginął wysokość około 6 metrów. Proszę zwrócić uwagę, że przygotowanie to jedno, dokumenty to drugie, a wykonywanie prac, czy jak powinny być prace wykonywane, to jest zupełnie, zupełnie co innego, proszę Państwa. Czyli te wymagania, o których mówiłem, tam jest ten zapis, ta instrukcja, to tu jest brak tego. No bo po co, panie, no to jest tylko jeden otwór. Przecież to my tam nic nie robimy. Jeden otwór wycinamy, świetlik wkładamy i wychodzimy. No i jeden już, proszę Państwa, nie wyszedł z tego, proszę Państwa, z tej pracy. Następny przykład to jest wypadek, który w tym momencie robię, proszę Państwa. To jest praca przy konstrukcji dachu.
Widzimy tu na tym pierwszym zdjęciu po lewej stronie, jak wygląda pomost roboczy, proszę Państwa. To są dwa pustaki G44, one tak, te dwa porotermy plus kawałek deski. To jest, proszę Państwa, pomost roboczy, gdzie ten X jest, to jest miejsce upadku tego pracownika. Proszę Państwa, przygotowanie powinno być ładne. To, co pokazywałem na jednym ze slajdów, a życie jest życiem. Młody człowiek, 31 lat, spadł z wysokości około 5 metrów. Ma złamany kręgosłup szyjny. Nie wiadomo, czy będzie miał możliwość nawet wejść na wózek, bo rusza tylko chyba dwoma palcami jak na razie. I tylko tyle, czyli nogi bezwładne, 31 lat, no można powiedzieć, że osoba już po karierze nie tylko zawodowej, ale po wszelkiej aktywności. No przez głupotę, proszę Państwa, bo inaczej tego nie można nazwać. I co mówi pracodawca? Panie inspektorze, do tej pory to wie Pan, jakie mieliśmy szczęście, nic się nie stało. Ja mówię, to naprawdę było szczęście. Jak tak pracujecie od początku, co można było zepsuć na tej budowie, to było zepsute, proszę Państwa. Urządzenia ochronne, rusztowania, zero. Wejścia, dojścia do stanowisk pracy, bo to co mówiłem, nie tylko sama praca, ale proszę Państwa, dojście do tej pracy, do wykonywania tych prac jest równie ważne, i przygotowanie czy zabezpieczenie do takiego dojścia. Strategia, proszę Państwa, kontroli małych placów budów. Jestem koordynatorem w naszym Okręgowym Inspektoracie Pracy odnośnie tych małych placów budów i to, co powiedziałem na początku, że BHP, czy bezpieczeństwo pracy, to jest rezerwowane dla dużych budów, a na małych budowach no to jest tak, jak pokażę kilka, proszę Państwa, statystyk, bo dopiero widzimy na pewnych, proszę Państwa, statystykach te nieprawidłowości. Zwróćcie Państwo uwagę, przygotowanie do pracy prawie 20% nieprawidłowości. Praca na wysokości prawie 20 i rusztowania ponad 26%, proszę Państwa, nieprawidłowości. Zwróćcie uwagę na jedno, czyli te prace szczególnie niebezpieczne, wypisz, wymaluj, no nic nie jest przestrzegane. Dlaczego mówię nic? Bo pokażę Państwu kilka jeszcze takich statystyk, czy przykładów na razie nieprawidłowości i ile tych na ilość przypadków zbadanych, proszę Państwa, stanowiska pracy. Dojścia do stanowisk pracy 84 przypadki, braki uchybienia 65%, proszę Państwa. Czyli to jest tylko w okresie czerwca i września 65% nieprawidłowości przy dojściach do stanowisk pracy. Prace na wysokości. Brak skutecznego zabezpieczenia przed możliwością upadku, proszę Państwa. I tu widzimy 82% nieprawidłowości. Wszystko mają. Tutaj chcę Państwu pokazać pewne efekty. No to może złe słowo efekty, ale wydanych decyzji ogółem podczas kontroli wrześniowych i czerwcowych ponad 1300, z czego decyzji ustnych ponad 1100, czyli widzicie Państwo, że nie trzeba było nakładów, nie wiadomo jakich, żeby te nieprawidłowości podczas kontroli usunąć, bo decyzja ustna to jest decyzja taka, którą wykonują pracodawcy podczas naszej bytności na terenie budowy. Pokażę coś takiego, bo to jest ważne, proszę Państwa, jakie podstawy prawne były wydawane, ale z tego to Państwu nic bardziej ten slajd będzie pokazany.
Jakie tutaj są nieprawidłowości? Zwróćcie Państwo uwagę. KPA, skierowanie do innych prac, wstrzymanie eksploatacji, zakaz wykonywania prac, decyzje terminowe. I zwróćcie Państwo uwagę, że na tym wcześniej co było, na 10 wydanych decyzji, 9 decyzji skutkowało bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia i zdrowia. 9 na 10. No to na tych budowach to jest, proszę Państwa, tragedia. I tutaj na koniec zwróćcie Państwo uwagę, podczas kontroli stwierdzono ponad 340 wykroczeń przeciwko prawom pracownika w 245 kontrolach, gdzie zostało ukaranych mandatami 248 osób. Ja tu nie mówię, proszę Państwa, o wnioskach do sądu, czy wnioskach do prokuratury, czy innych. Tylko same mandaty, bo inne, proszę Państwa, rzeczy, czy inne dalej trwają. Także zwróćcie uwagę, nieuchronność kary, jakby ktoś powiedział, jeżeli byłoby wiadomo, wykonanie decyzji ustnych, czyli wykonanie tych prac było praktycznie do wykonania ad hoc, a nie czekać nie wiadomo ile i jakie nakłady pieniężne. Zastosowane sankcje. Tu dziękuję za uwagę.